Witam Was serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam coś, o co długo mnie pytaliście, czyli jak zgrać Wasze dowolne wideo, czy też grafikę, muzykę na PS4 do Share Factory. No więc tak, nie ma nic prostszego. Wszystko, co musicie zrobić, to... do tego sposobu jeszcze potrzebujecie pendrive'a. Jak macie pendrive'a, to po prostu na pendrive'ie, ale się powtarzam, musicie utworzyć plik Share Factory. Właśnie tak napisane jak tutaj, bez spacji koniecznie, nie musi być drukowanymi literami początek, ale możecie. I w programie, już w pliku ShareFactory, w zależności od tego, co chce się właściwie przesłać, musicie zrobić plik o nazwie Images do różnych grafik, obrazów, Music do po prostu muzyki i Videos do po prostu jakichś filmów. I tutaj tak, na samym początku zaznaczam, że żebyście zgrali jakiś klip na PS4, to musi mieć on wymiary bodajże maksymalnie 1280x720, zarówno w wideo, jak i w grafice. I dodatkowo nie wszystkie formaty obrazów są obsługiwane, dlatego proponuję po prostu z podstawowych JPG korzystać, czy też wideo, no to MP4. To nie będziecie mieli problemu, bo inaczej to musicie przekonwertować i dopiero wtedy zgrywać. I następnie w dowolnym pliku musicie po prostu zapisać to nagranie, ten film, tą piosenkę, którą chcecie potem odtworzyć w Share Factory. No i to chyba tyle. Zobaczymy się teraz już na nowej scenie. No i dobra, teraz już w tym momencie jesteśmy w Share Factory. Tutaj widzę nowy motyw, dawno tutaj nie wchodziłem. Wszystko, co musicie zrobić, to wejść w zakładkę Importuj materiały. I tutaj w zależności, co chcecie importować, ja tam zgrałem muzykę. Wchodzimy tutaj i mamy właśnie nasze... importuj z USB, trzeba kliknąć. I będzie przedstawione teraz nasze WOW. No to możemy kliknąć w to i kliknąć Zaimportuj zaznaczone. I to już mam zaimportowane na konsoli, to nie będę tego robił drugi raz. Jeszcze Wam pokażę, gdzie ewentualnie możecie taki film odnaleźć. No, dajmy nowy projekt, tutaj byle co. Rozpocznij projekt. Niech będzie. Już Wam pokazuję. Wszystko, co musicie teraz zrobić, to jest tak. Kliknąć jedynie X. I dodaj klip, dodaj zrzut ekranu, dodaj ścieżkę 2, dodaj muzykę. To będzie w dodaj muzykę. O, tutaj jest, na samej górze. Proszę bardzo, mamy dodane. Jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, to oczywiście dajcie mi o tym znać, to wtedy nagram. Napiszcie, jakiego typu chcecie poradnik. Wiem, że trochę czekaliście na ten poradnik, ale myślę, że było warto. No i co? No to do następnego. Hej.